Dzień dobry, łapię Was znienacka z książką na wakacje. Trzymam w ręce taką oto publikację Dawida Sandina, szwedzkiego pisarza, komika, prezentera telewizyjnego. Książka, która nie chciała być czytana. Nie zaglądając do środka, możemy wyczytać, że wcale, ale to wcale ta książka nie zachęca nas tego, żeby ją przeczytać. I bardzo dobrze. Czy nie widzisz tytułu? Ta książka nie chce być czytana w żadnym wypadku. Jeśli jednak się zdecydujesz, może nastąpić wiele nieprzewidzianych zdarzeń, bo ta książka zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby zostawić ją w spokoju. Ja tutaj mam obok jeszcze książkę bez obrazków z Czarnej Owcy, pewnie kojarzycie. Bo to właśnie dla mnie takie konceptowe pomysły, takie konceptowe książki, które wykraczają w swym formacie poza to, co znajduje się między okładkami i zachęcają czytelników do tego, żeby książkę ożywić. Ja podczas czytania wrażeniowego staram się wydobywać z moich słuchaczy, od czytelników to, co w książce siedzi, albo to, co w nich siedzi, gdy książkę czytają. A tu mamy już taki gotowy pomysł, że właściwie nie musimy nic wymyślać sami, tylko książka nam podpowiada, co możemy zrobić. No więc zaczynamy od wyklejki. Na wyklejce książka, która nie chciała być czytana, Betty i Lotcie, tłumaczyła Anna Czernow, David Sandin, czy Dawid Sandin, nie wiem jak to po szwedzku przeczytać, nawet tutaj jest on narysowany. Pst! Czytanie opowieści o książce, która nie chciała być czytana, potrafi być bardzo trudne, prawie niemożliwe. Może więc weźmiecie jakąś inną książkę. I tutaj wiemy jeszcze, że spółka wydawnictwo książkę w Polsce wydało. No właśnie, no na zasadzie takiej zakazujemy ci, a więc ja tym bardziej to zrobię. Mamy ochotę sięgnąć po książkę, no i dobrze. Było sobie raz dziecko, które nie mogło zasnąć. Tak mi się właśnie też kojarzy, że najczęściej jednak czytamy dzieciom do snu. To się już bardzo zmienia. Już rodzice zaczynają rozumieć, że nie tylko zasypianie, usypianie dzieci w objęciach książki ma znaczenie, ale w ogóle życie z dzieckiem w objęciach książki, bycie, czy to na pikniku, czy to na trawie, czy to podczas deszczowego dnia, gdy siedzimy na kanapie, czy to podczas słonecznego dnia, gdy siedzimy na jakiejś wolnej przestrzeni i sobie nawzajem czytamy, czy razem czytamy w swoich objęciach, będąc razem, to ma znaczenie. No ale tu zaczyna się tak właśnie stereotypowo. Było sobie raz dziecko, które nie mogło zasnąć. Spytało więc dorosłego, czy poczyta mu książkę. A dorosły odpowiedział, pewnie, że tak. Nie powinien był tego mówić, bo dziecko znalazło szczególną książkę. Książkę, która nie chciała być czytana. I która robiła, co mogła, żeby do tego nie dopuścić. A opowieść o tej książce zaczyna się teraz. Dobrze? Trzymaj się! Startujemy! No i potem mamy całą serię takich wydarzeń, że oto książka, na początku tej historii książka zmieniła się w kierownicę i dorosły zmuszony był nią kręcić. W książce zaczęły pojawiać się jakieś nowe słowa, których nikt nigdy nie słyszał. Nagle zaczęło być bardzo trudno fnytać. Pojawił się na przykład pandur, co kreptał peps. Peps? Tak, peps. Naprawdę, tu jest napisane peps. O, tu jest napisane peps. Nigdy wcześniej dorosły nie był zmuszony do czytania książki tak usłowliwej. Sprawdził, czy dziecko już nie zasnęło. Nie zasnęło. Cóż poradzić? Trzeba było czytać dalej. Kiedy psie przyjęcie dobiegło końca, wszyscy chcieli myjeść żdem. Potem mieli żdem w tuferku i pruszyli w stany. Plinkotały drośne styki, kłapsa firapsa latuje, w to nie chłeptoli ten kryje. Dorosły westchnął głośno. Uff, pomyślał właśnie, że chyba lepiej byłoby poczytać zwyczajną książkę ze zwykłymi słowami. Książkę, która chciała być czytana.
No ale potem przewracamy dalej i tymczasem książka zmienia się w skrzydła. Ach, uskrzydlenie. Pozdrawiam cię, Iwonko, bardzo serdecznie. Ale książka się potem nie opamiętała, miała się opamiętać. Tekst zaczął się robić coraz mniejszy i mniejszy i mniejszy. I tu muszę wam powiedzieć, że już moje oko nie przeczyta. Muszę mieć rzeczywiście szkło powiększające, co tu jest napisane. Ledwo dało się przeczytać, co jest napisane. Trzeba było przesuwać nos bardzo blisko. U mnie jest odwrotnie. Muszę odsuwać nos bardzo daleko. I tu już ostatni jest. Niestety, oj, niestety, coś widzę, ale nie powiem wam. Ale potem tekst znowu zaczął się robić większy, większy, większy i jeszcze większy. Książko, pamiętaj się. I nagle pojawił się królik. Ten królik to jest takie zdjęcie, który nie miał z tym wszystkim nic wspólnego. No cześć, powiedział dorosły do królika. Ha, ha. Nie zorientował się, że to nie jest prawdziwy królik, to przecież tylko obrazek. I potem jeszcze będzie o krokodylu, i jeszcze będzie o śpiewaniu, i jeszcze będzie o ogniu, auć! Ta książka zaczyna się palić i będzie o tym, żeby dopowiadać różne słowa, wymyślać w puste miejsca, wstawiać. Będzie o tym, że wszystkie litery, wszystkie wyrazy z ry zamieniły się na wyrazy zły, to straszne, pomyślał dołosły. A jeśli zmaterializuje się krokodyl, i trzeba będzie łyknąć, uwaga, krokodyl, wtedy oni nie zrozumieją, co łyczę. No i właśnie, dorosły się zmagał, walczył ze wszystkich sił, wymyślał, starał się, śpiewał, walczył, dmuchał, czytał, kręcił się, zmagał, zmagał, zmagał i w końcu dziecko powiedziało, już wystarczy, chce mi się spać. A dorosły powiedział, no to dobranoc, pchły na noc i książka dobiegła końca. Ale nie, ona wcale nie dobiegła końca. Ona jeszcze ciągle w kółko tutaj się toczyła. To czytanie było bardzo trudne, bo słowa w tej książce zaczęły nagle biegać. Książce, słowa w nagle w kółko, a stało się biegać. Potem nagle jeszcze trzeba było obrócić książkę, słuchajcie, żeby ją przeczytać, bo to wszystko tak się właśnie działo w kółko. Uff. Ale potem książka mimo wszystko się i tak skończyła. Dziecko i dorosły musieli przyrzec, że w żadnym wypadku nie przeczytają jej ponownie. Nawiasem mówiąc, jak też miał na imię ten królik? Zastanowił się dorosły, po czym powiedział, pamiętaj, że jesteś wspaniałym dzieckiem. Możesz zostać kim chcesz. Kocham cię. Dobranoc. Smok. I to koniec opowieści, która w książce tej się mieści. Także na pewno książka przepiękna, nie do spania, do wariowania, do czytania razem, do wymyślania i zapraszająca dziecko do takiego przekraczania schematu, tego pojęcia, jakie dziecko nadaje książce. Dużo zależy od nas dorosłych. Gdy w dzieciństwie będziemy czytać dzieciom różnorodne i z dziećmi różnorodne książki, i zapraszać je do ożywiania tekstu, do tego, żeby razem z nami, albo żeby same opowiadały, doświadczały tego, co czują, co widzą, jakie zapachy, jakie smaki się pojawiają w wyobraźni, w głowie, gdy czytamy książkę. Co jest takiego najważniejszego w tej książce dla dziecka? I to wcale nie musi być to samo, co nam się wydaje najważniejsze. Gdy w ten sposób podejdziemy do książek, że będziemy pokazywać im różnorodne książki, dzieciom różnorodne książki, to wtedy to znaczenie książka będzie bardzo szerokie. Nie będzie się kojarzyło dzieciom na przykład tylko z lekturami szkolnymi albo z siedzeniem w przedszkolu cichutko z palcem na buzi, bo teraz trwa czytanie, a więc ty słuchaj, ja przeczytam, a potem sobie opowiemy, co tam jest w tej książce, tylko pamiętaj, żeby odpowiadać na pytania tak, jak ja chcę, bo to jest ważne, żeby umieć słuchać i czytać ze zrozumieniem. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby umieć czytać i słuchać ze zrozumieniem, ale najważniejszym i fundamentem spotkania dziecka z książką jest jednak to, żeby dziecko czuło przyjemność, radość z tego spotkania. Czuło tą taką motywację wewnętrzną, rozkręcało w sobie, że ja chcę to robić, to jest dla mnie ważne, ja chcę być w tym świecie, między tymi literami, tam się chcę przemieszczać, chcę biegać po tych literackich ścieżkach. I wtedy możemy dyskutować, wtedy możemy rozmawiać, dowiadywać się,
co dla dziecka jest ważne, co dla nas dorosłych jest ważne. I wtedy ten zakres znaczeniowy książki się bardzo poszerza. Książka nie staje się już tylko zlepkiem kartek z jakąś opowieścią pięknie zilustrowaną, tylko staje się przeżyciem, doświadczeniem, pretekstem do rozmowy, pretekstem do rozwoju człowieka. Książka, która nie chciała być czytana. David Sundin, nie wiem czy dobrze to przeczytałam po szwedzku, pisarz, komik, prezenter telewizyjny, taką książkę wymyślił. Ja tutaj w linku pod tym filmikiem też zrobię odniesienia do, znalazłam w internecie, jak czyta fragmenty swojej książki, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Też w ten sposób możemy ożywiać książki, pokazując dzieciom właśnie za sprawą internetu, jak wygląda dana postać, co mówi, jak się zachowuje. To też sprawia, że dzieci wtedy nagle odczuwają, odbierają takie doświadczenia, że oto nie po prostu ta książka jest zlepkiem stron i jakimiś literami, tylko ktoś tę książkę wymyślił, ten ktoś miał jakiś pomysł, ten ktoś żyje współcześnie na przykład, ten ktoś się uśmiecha, ma jakieś marzenia. I wtedy też niejednokrotnie, no właśnie, im starsze dzieci, tym chętniej sięgają po książkę, im właśnie poznają kilka ciekawostek. Uda im się poznać kilka ciekawostek z życia takiej postaci. Czyli jeszcze raz, książka, która nie chciała być czytana, przekład Anny Czernow, wydało wydawnictwo Zysk i Spółka. Bardzo polecam. Nie tylko na wakacje, bardzo polecam na takie inicjacje w bibliotece, na pasowanie na czytelnika, może na takie czytanie piknikowe teraz w czasie wakacji. Też polecam na takie adaptowanie dzieci, młodzieży w czwartej klasie do czytania. Oto za chwilę będziemy czytać różne lektury na zajęciach z języka polskiego, ale żeby odkryć, co tam w tych lekturach takiego najważniejszego się dzieje, trzeba mieć dobrze rozkręconą wyobraźnię i właśnie rozkręcić wyobraźnię możemy na przykład za pomocą tego typu książek. Książka, która nie chciała być czytana. Przypominam też wydaną dawniej w Czarnej Owcy książkę bez obrazków Nowaka. Pozdrawiam Was serdecznie.